mamy program zaproponowany od czerwca, gdzie skupiamy się na tym, żeby rolnictwo wyglądało inaczej, żeby mógł rolnik sprzedawać sam swoje rzeczy, żeby podatki były niskie i proste. Z pierwszej pory do nowej piątki, niskie i proste podatki. Drugi to jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, żeby ktoś, kto przynosi straty, nie musiał płacić ponad 1600 zł składek na ZUS. Punkt trzeci. Chcemy, żeby wreszcie mieszkania w Polsce były tańsze. Znowu cud na czas kampanii wyborczej. Wszyscy politycy nagle sobie przypomnieli i mówią, że no to trzeba coś podziałać na podaży mieszkań, czyli sprawić, żeby mieszkań było więcej. No każdy to wie, że nie będziemy tak jak do tej pory stymulować popyt, robić kolejne mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim, czy kredyt 2%, to nie będzie od tego więcej mieszkań. Wiecie Państwo, ile mieszkań powstało dzięki temu, że wprowadzono kredyt 2%? Zero! Ani jedno nowe mieszkanie przez to nie powstało. A co się stało? W parę miesięcy mieszkania stały się kilkanaście procent droższe. To są łatwiej dostępne po tej reformie, czy drożej dostępne? A Platforma chce to jeszcze przebić kredytem 0%, który co zmieni? No mieszkań znowu nie będzie więcej, ale znowu będą jeszcze droższe. I to jeszcze na Ukraińców chcą dać kredyt 0%, żeby im dofinansować kupowanie mieszkań w Polsce. No kto taką bzdurę wymyślił? Żeby było więcej mieszkań, trzeba niespodzianka budować więcej mieszkań. Trzeba sprawdzić, że czas inwestycji był krótszy, żeby tych formalności było mniej. No zobaczcie Państwo, jakimi jesteśmy otoczeni budynkami. Żaden z tych budynków nie spełnia współczesnych norm energetycznych. Żaden nie dostałby obecnie pozwolenia na budowę, żaden by nie powstał. I jakoś to nie są slumsy, to nie są rozpadające się budynki. A kiedy ja mówię, żeby chociaż wrócić do przepisów z roku 2014, regulujących jak można budować, to słyszę, że chcę, żeby slumsy były, żeby domki z kart się rozpadały i że tak to się nie da, bo to będzie Afryka. Czy Was to otacza Afryka? A to nie są nawet przepisy z 2014 roku, bo te budynki również ich nie spełniają. Takie głupoty ludziom mówią. Im więcej formalności, im bardziej złożony ten plan budowy jest, tym to wszystko musi być droższe. A to jeszcze nie koniec, bo ma wejść ta dyrektywa budynkowa Unii Europejskiej i mieszkania będą jeszcze droższe. Mają być o 30% droższe tylko dlatego, że wejdą nowe przepisy. Muszą być nowe normy energetyczne, fotowoltaika na każdym dachu, trzeba będzie drzwi wymieniać, okna, dachy. Za to wszystko zapłacimy my. Policzono, że koszt tego Fit for 55, a Platforma chce iść dalej, to jest 650 miliardów złotych tylko na pojazd domowy. Nie mówiąc o kosztach, które musi ponieść państwo. 650 miliardów złotych. O tym nikt nie mówi. Zatajają to przed państwem. Na czas wyborów jest wyciszony ten temat. Zajmują się jakimiś kompletnymi głupotami, zamiast powiedzieć o naprawdę ważnych rzeczach. Więc nam zależy na tym, żeby można było prościej, szybciej budować budynki w Polsce. Państwo nie nadaje się do budowania mieszkań. Mieszkanie Plus, sztandarowy projekt pisowski. Mieli wybudować 100 tysięcy mieszkań, tyle obiecywali. I to do 2019 roku. Kończy się rok 2023. Mieszkań powstało 19 tysięcy, a miało 100 tysięcy do 2019 roku. W tym samym czasie prywatne firmy zbudowały 1,5 miliona mieszkań. Bo to firmy budowlane powinny budować, a nie państwo. Państwo, urzędnicy, politycy się na tym kompletnie nie znają. Czwarty punkt z naszej piątki. Ochrona gotówki. Chodzi o to, żeby nas nikt nie inwigilował, żebyśmy mogli komuś za coś zapłacić i żeby politycy z urzędnikami po prostu o tym nie wiedzieli. Jak tam zabiorą gotówkę, będą wiedzieli o nas wszystko. Pamiętacie, za co poleciał Adam Niedzielski? Czemu przestał być ministrem zdrowia? Bo ujawnił, który lekarz komu przepisał jaką receptę, bo miał tą wiedzę, bo powstał scentralizowany system faktur. Jeżeli będzie scentralizowany system, w którym każdy będzie wiedział, kto komu za co płaci, kto ile ma na koncie, to taki Niedzielski, czy jego odpowiednik też będzie o tym wiedział, a potem pisał o tym na Twitterze. No nie zgadzamy się na taką inwigilację. Zarówno PiS, jak i Platforma z każdym kolejnym rokiem ograniczają możliwości płacenia gotówką, zwłaszcza przedsiębiorcom to mocno ograniczają. I idzie to coraz dalej. I z czym PiS wychodził parę miesięcy temu, że oni będą bronili gotówki, że oni zrobili projekt, który uwolni trochę płacenie gotówką. A czym był ten projekt? Wycofaniem zmian, które wcześniej sami wprowadzili. PiS w tej sprawie krzyczy łapaj złodzieja, kiedy sam jest tym złodziejem i odwraca uwagę od siebie. Chcemy śladem Słowacji wprowadzić ochronę gotówki do konstytucji. I kolejny punkt z naszej piątki, czyli zero socjalu dla Ukraińców.
Nie stać nas na to, żeby utrzymywać cały sąsiedni naród. Pieniądze polskiego podatnika powinny pójść na polskie potrzeby, nie na potrzeby państwa, które jest z nami w dodatku skonfliktowane. Tak nie powinno to wyglądać. Nie widzę żadnego powodu, żeby Ukraińcy w Polsce mieli mieć dotowane zakupy mieszkań w Polsce przez ten kredyt 2%. Po co płacimy na ukraiński rodzinne kapitały opiekuńcze? A największy skandal to są emerytury. Jeżeli Ukrainiec w Polsce przepracuje jeden dzień chociażby, może tu wrócić, kiedy przekroczy wiek emerytalny i polski ZUS będzie musiał mu wyrównać emeryturę minimalną pomiędzy ukraińską 4 razy niższą a polską. To jest bomba podłożona pod polski system emerytalny. Wszystkie kalkulacje nie zakładają tego, że tu 3 miliony Ukraińców może przyjeżdżać pobrać emeryturę za 20 czy za 30 lat. Oni się w tym momencie bronią, mówiąc, że no prawie żaden Ukrainiec w Polsce w tym momencie nie pobiera emerytury. No nie pobiera, bo jeszcze są młodzi, ale za 30 lat będą starzy i po te emerytury przyjadą i będą mieli do tego prawo. Dzięki umowie, którą podpisała Platforma Obywatelska i nie wypowiedział o jej Prawo i Sprawiedliwość. Te dwa złe rządy doprowadziły do tego, że mamy bombę podłożoną pod polski system emerytalny, który i tak jest niewydolny. W tym momencie emeryci, przechodząc na emeryturę, mają emeryturę przekraczającą połowę swojego wynagrodzenia. Kiedy ludzie w moim wieku, ludzie w waszym wieku będziecie przechodzić na emeryturę, to będzie 20%. I to bez założenia, że nie będzie tych 3 milionów Ukraińców pobierających polskie emerytury. 20%. Podzielcie sobie swoje wynagrodzenie przez 5 i zastanówcie się, czy za to przeżyjecie, bo to nam właśnie szykuje ZUS.